Beskidzkie rytmy i smaki z pogranicza Gorców i Podhala. W niedzielę do Rabki zawitał festiwal Beskidzkie rytmy i smaki. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia był samorząd Rabki Zdroju. Na deskach rabczańskiego amfiteatru zaprezentowały się dwa zespoły regionalne. Jako pierwsi wystąpili goście z Orawy. Każdy jeden, myślę, że w Polsce zna tą zwrotkę Orawa, Orawa, na Orawie ława. Którędy chłodzili Orawcy do prawa. I chcieliśmy właśnie pokazać tutaj ten nasz region spod Babiej Góry. Prezentujemy tance orawskie, prezentujemy muzykę orawską, folklor i wszystko to, co się wiąże z kulturą Górnej Orawy. To jest taka pasja, którą chcę się uczyć i chcę ją dalej ciągnąć, żeby po prostu wiedzieć coś o folklorze orawskim, po prostu kocham to, co robię. Taki wyjazd jak dzisiaj jest możliwością nabrania nowego doświadczenia, zdobycia nowej wiedzy po prostu poprzez czerpanie, oglądanie innych zespołów. To naprawdę ułatwia i pomaga poszerzyć swoją ciekawość i swoją wiedzę. Po małych Lipniczanach sceną zawładnęli gospodarze tego wydarzenia, robcanie i robcusie z Rabki Zdroju. Co pokazaliście na scenie? Jak zwykle pokazaliśmy tańce regionalne naszego tutaj regionu Rabki Zdroju, co po niektórzy nazywają go regionem zagórzańskim. My jednak walczymy dalej, jesteśmy Podhalanami, także to pokazujemy. Co było w nim charakterystycznego? Przede wszystkim jak sama charakterystyka tańca podhalańskiego mówi, że taniec bujniński. On nie jest tańczony nigdzie w żadnej innej grupie, tylko w podhalańskiej. Dlaczego w ogóle należycie do takiego zespołu? Co was tym interesuje? Jest to nasza rodzinna tradycja i uczęszczamy tutaj, dlatego że to też lubimy po prostu i bawi nas to, cieszy. Ale oprócz rytmów nie mogło zabraknąć i smaków. O te zadbały panie z koła gospodyń wiejskich w Rdzawce. Na stołach królowały charakterystyczne dla tego regionu potrawy. Oprzeć się im nie było jak. Chleb na naturalnym zakwasie z różnymi dodatkami, z dynią, z ziarnami słonecznika, posypany makiem. Już sam chleb bardzo dobrze smakuje. Nie trzeba dodatków, ale oferujemy różne dodatki. Smalczyk, masełko czosnkowe, wędlinki różnego rodzaju, regionalne sery, korbacze, oscypki. Także zapraszamy Państwa na degustację. Pierogi pizzowe, tak zwane, pieczone w piecu i jest sos pomidorowy, z pomidorków własnej roboty robiony i co jeszcze? Salami, cebulka, grzybki z naszego lasu, ser żółty czy oscypek, zamknięte, upieczone. Po chlebku z dodatkami można spróbować słodkich wypieków oraz owoców, dary natury naszej rdzawiańskiej ziemi. Co jest takiego charakterystycznego dla Rdzawki? Jakie potrawy? Chyba tak jak wszędzie na Podhalu, jakiś bób, pierożki, kołacze, serki różnego gatunku, grzybki z naszych lasów chyba są najlepsze, tak myślę. Jakiś kurczak gdzieś tam złapany przy zagrodzie, oczywiście prosto z jajkiem, żeby było śmieszniej. Jesteśmy przy stoisku Stowarzyszenia Artystów. Widzę tutaj piękne rękodzieło. Co pani może mi zaoferować? O, choćby nawet taką różyczkę. Różyczkę, proszę pani, kochaniutko. Jest to zrobione. Teraz jest, dawniej babcie robiły z krepiny, z bibuły, z papieru. Teraz to wszystkie tak udoskonalili wszyscy, że jest to faumiran. Ja to w barwie pastelami suchymi. Wszystko to jest tworzone, każdy płatek przeze mnie. A 5 sierpnia festiwal Beskidzkie Rytmy i Smaki zawita do Siekierczyny. Jego organizatorem będzie gmina Limanowa. Józef Budacz, TV28.